Wadowice. Rok 1920. Polska odradzająca się po ponad 100 latach niewoli. Kilka miesięcy przed zwycięską wojną z bolszewicką Rosją. Odradzające się na nowo polskie struktury państwowe. Wielka niewiadoma o dalsze losy kraju, o dalsze losy wolności. Rodzina Wojtyłów. Karol, weteran wojenny, patriota, z zawodu krawiec oraz Emilia, matka trojga dzieci. Na świat przychodzi ostatnie dziecko w rodzinie, Karol Józef, późniejszy papież i święty Kościoła katolickiego. Najbardziej znany syn polskiej ziemi na całym świecie. Zaledwie 2 lata po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, już w wolnej ojczyźnie, rodzi się ten, który za kilkadziesiąt lat będzie na ustach całego świata. To wielki znak, że Polska na mapie jest potrzebna, że bez wolnej Polski nie byłoby wolnej Europy, a historia świata bez naszego kraju potoczyłaby się zupełnie inaczej. W naszych górach jest ojczyzna znamienita, skąd pochodzi znany Marcin Wadowita, gdzie wśród drzew pięknie śpiewa ptak, a wśród pól zakwita cudny mak. Tu są górskie okolice, to jest moje miasto Wadowice, to jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy, to jest Karol Wojtyła, Ojczyzna. Kiedy myślę ojczyzna, szukam drogi, która zbocza przecina. Jakby prąd wysokiego napięcia biegnąc pod górę, tak ona biegnie stromo w każdym z nas i nie pozwala ustać. Droga biegnie po tych samych zboczach,
powraca na miejsca te same. Staje się wielkim milczeniem, które nawiedza co wieczór zmęczone płuca mej ziemi. Karol Wojtyła to również wybitny poeta i twórca, który w swoich utworach wielokrotnie odwoływał się do pochodzenia i własnej ojczyzny. Bo przecież jak mógł zapomnieć o niej ten, który od najmłodszych lat był uczony polskości przez swoich rodziców, który widział na własne oczy krzywdy wyrządzane narodowi polskiemu podczas mrocznych czasów wojny. Wiedział jednak doskonale, że skoro świat stworzony jest przez Boga, to wszyscy ludzie są braćmi. Bez względu na rasę, pochodzenie, przynależność religijną lub jej brak. Wielokrotnie mówił o wolności, która nie jest nam dana, ale zadana. Wolności, która nie istnieje bez braterstwa, miłości i solidarności. Papież Polak zaraz po wyborze przedstawił się jako człowiek z dalekiego kraju. Czy w rzeczywistości Polska, leżąca geograficznie w sercu Europy, była takim dalekim krajem? Pod względem geografii nie, lecz pod względem barier, granic i zależności z całą pewnością. Jako element bloku wschodniego byliśmy zamknięci na wolność, w pełni uzależnieni od wschodniego przyjaciela. Dla świata to był wielki szok,
niesamowite zaskoczenie, gdy na tron Piotrowy wstąpiła osoba z tamtej strony kurtyny. 10 lat później znikają bariery polityczne. Komunizm upada, następuje początek europejskiej integracji. Nikt nie może odmówić Karolowi Wojtyle wkładu w ten proces. Jeszcze kilkanaście lat przed jego wyborem, w obliczu atomowej wojny między mocarstwami, zdawać by się mogło niemożliwe. Jak pisał Słowacki, pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron. On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze. Świat mu to proch. Przetrwała próbę czas, w którym ran jest tyle, ilu nas. Zbił się w niebo niczym biały orzeł, urzeczony blaskiem gwiazd. Tak jak strumień, co wypływa z mór, niosąc wody dla spragnionych pól, swoim słowem nas gdzie anielski śpiewa chór. Leć muzyczko do niebieskiej krainy, powiedz Bogu, że go za to wielbimy. Leć muzyczko do niebieskiej. Czerwone morze przeprowadził polski lud. Leć muzyczko do niebieskiej krainy, powiedz Bogu, że go za to wielbimy. Leć muzyczko do leć muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że go za to wielbimy. Leć muzyczko do niebiańskiej krainy, powiedz Bogu, że go Jan Paweł II. Karol Wojtyła. Gdyby żył, miałby jutro stulecie swoich narodzin, które pewnie razem z nim byśmy obchodzili.
Nasza obecność tutaj jest wyrazem szacunku do niego, szacunku do jego wielkiego autorytetu. Był autorytetem, jest nadal dla większości Polaków, wzorem do naśladowania, osobą, którą szanują wszyscy, ponad granicami państwowymi, granicami wiary. Szanowni Państwo, my, instruktorki Chówca Kamienna Góra, dziękujemy za zaproszenie tutaj i w imieniu organizatorów chciałbym podziękować panu Ryszardowi Bizaniowi za realizację koncertu, panu Kasprowi Komorowskiemu i panu Filipowi Perwejnisowi za oprawę techniczną. Wystąpił przed państwem zespół W Porządku z Lubawki. Zaśpiewały dla państwa Nikola Durlak, Ali i Patti Królowa, Damian Wójcik na saksofonie, Maciej Lubos na pianinie. Szanowni Państwo, my tutaj i wy gdziekolwiek jesteście, zaśpiewajmy dla Jana Pawła II, dla Karola Wojtyły, dla tego wspaniałego człowieka, jego ulubioną piosenkę, a jaką to na pewno wiecie, piosenkę pod tytułem Barka.